Dronów wyłapujących trucicieli środowiska nad częstochowskimi kominami nie widać, ale niech to nikogo nie zmyli. Miasto prowadzi naloty, ale z ziemi. Tak, rzeczywiście cały czas przeprowadzamy kontrolę wspólnie ze Strażą Miejską. Kontrolujemy zgłoszenia, które mieszkańcy przekazują do urzędu. Również kontrolujemy zgłoszenia, które mieszkańcy przekazują do ministerstwa. Jest specjalna strona i tam są przekazywane, później trafiają do nas do kontroli. No i kontrolujemy również nasze, według naszej listy, te, gdzie mamy zgłoszenia, że tam są jeszcze starsze piece, które zgodnie z uchwałą antysmogową województwa śląskiego powinny być już wyłączone z użytkowania. Zatem pochwalmy się, jakie są efekty nalotów strażników miejskich i inspektorów ochrony środowiska? Ja powiem tak, za cały ostatni rok jeszcze nie mamy tych danych, bo w tej chwili to zliczamy do sprawozdań, które do końca marca mamy przedstawić. Za ostatnie dwa miesiące, czyli za styczeń i za grudzień ubiegłego roku, zrobiliśmy około 200 kontroli wspólnie ze Strażą Miejską. Około 20 osób zostało ukaranych, czyli 10% to były kontrole trafione. Około 50 kontroli było pouczenie o obowiązkach wynikających z zapisów ustawowych. Kary wysokie, jak nakazuje ustawodawca? Kary na razie tak, po 50 zł, dlatego że to jest ten pierwszy etap, bardziej takie wskazanie, że właściciel musi coś zrobić. W jednym wypadku chyba kara była dużo wyższa ze względu na to, że było tam spalanie odpadów. Natomiast przy tym paliwie, które mieszkańcy teraz używają w kotłach, to mamy tak, że no niestety zadymienie występuje większe i zarówno zapachy też są. Natomiast dodatkowo jeszcze testujemy różne możliwości potwierdzania tej emisji takiej niewłaściwej czy substancji niewłaściwych, emitowanych, szkodliwych. I tym przykładem to jest ten samochód Straży Miejskiej, który z ziemi kontroluje stężenia substancji niebezpiecznych. On był tutaj wykorzystywany przez pewien okres czasu jako testowanie przed ewentualnym zakupem.